Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Song of Conquest. Songs of Conquest. No dobra, kopczyk złota bierzemy. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tam już chyba nie da się przejść, tędy. No właśnie, tu też się nie da przejść. A w ogóle jest tu jakaś mapa czy coś? Nie ma mapy? Albo ja nie wiem o tym nic? Menu gry. Posiadane budynki, oddziały, badania, których nie mamy, brak wybadania gracze. Tu jest minimapa tak naprawdę. Aha, no to jest niby minimapa, czyli jest w tym takim... Jesteśmy w lewym górnym rogu. Dobra. Wydaje mi się, że powinniśmy zbierać troszkę kasy na oddziały. I różne usprawnienia. Najmniej mamy tych zjaw fejów. Tak, znowu rosną w siłę. Wow, można też takie rogatych brać. Obrażenia, zdrowie. Berserker. Czy wystarczy nam na upgrade wszystkich oddziałów? Nie. Do ministrów bym chciał ich upgrade'ować. Więc na razie czekamy. Dobra, siła wrogów rośnie, czyli my już jesteśmy coraz słabsi. I dostaniemy za chwilę pewnie po twarzach. Ale to jest właśnie w tej grze. A jeszcze jeden oddział sobie uzbierał kasy. A jeszcze coś tam. Dobra, mogę w końcu ulepszyć te oddziały. Kurde, jednego mi braknie. Dwóch. Dobra, mniejsza z tym. Prosty. Bierzemy gości z koksem. A, nie popatrzyłem, co to za ziomale tutaj są przeciwko nam. Co to za ziomale? Atak wręcz, atak dystansowy, zasięg 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To i tak musi gość podejść. Tu mamy co? Atak dystansowy, zasięg 5. Atak dystansowy. To zdaje się, że musimy do nich... musimy chyba lecieć do nich, niestety. Tym razem się nie uda. Wow. Ej. Panie, kurde. Łuczników chyba też musimy trochę przesunąć. Zjawki do przodu. Łożysz, kurde, jak mi walnął. Gościu. Ty dawaj jednak te bonusy do obrony. Bo to jednak się będzie przydawało. A ty... Weź zaangażuj tego. Aha, ty jesteś tylko jeden, więc... Okej. Ach, kurczę, rzucanie zaklęć jest odwrotnie. I poryj u gościa. No tutaj to trochę dostajemy w ciry. Troszkę okupiliśmy to zwycięstwo stratami. Okej, okay, ale nie takie duże. No dobra. A 5 oddziałów. To by się przydało tym razem. Z
złoto, co to jest za posążek. Hołd dla stworzenia, plus jeden esencji stworzenia, czas trwania jedna bitwa. Ale widzę, że tu jest za to trochę właśnie różnych takich rzeczy do zebrania. Tak więc cóż. Czy my możemy tu już tą akademię zrobić? Pięć takich... Kurka, blaszka, nie możemy. A tu jeszcze jakiś upgrade jest? Zarządzaj obroną powiernicy. Można by drugiego powiernika, ale to w sumie nie jest na razie nam potrzebne. Chyba, że nam ktoś tu wbije. Ale tak łatwo nam nie wbiją, bo mamy jeszcze tutaj takie ziomale, które sobie siedzą. Klęska głodu. O rany. Naprawdę. Ja bym wolał klęskę urodzaju, a nie głodu. Pradawne ruiny. 1300. 6 oddziałów to może nie. Przez dwie rundy bitwy spryt zapewnia wszystkim twoim plus 10 ataków wręcz dystansowego obrony. Te pierwsze dwie rundy to tak najczęściej się nic nie robi. Dobra, doświadczenie niech sobie przyrasta. Tu jest jakiś ziomal. Złoto. Tu jeszcze złoto na rundę. Kolejne złoto na rundę. Złoto. No, to jest miejsce ciekawe i to jest w samym rogu, więc to sobie spokojnie, tu jest jakaś osada też. Super. O to chodziło, żeby to ogarnąć. Bo teraz... No tak, 5 i 5. Nici i czegoś tam nie mamy. Kurczę. To jakbyśmy chcieli upgrade'ować. Aha. To też potrzeba świetlistych nici. Tu można upgrade'ować. 800 złota, drewna. Będziemy mieć więcej kamienia. Ale kamienia mamy dużo. Nie mamy... W tartaku, powiedzmy. Pradawny bursztyn jest nam potrzebny, więc też bym nie chciał. Kamień, pradawny bursztyn, no właśnie. Więc na razie pozbierajmy tam, co się da i wracamy tutaj. To myślę, że do tego czasu trochę kasy zdobędziemy. Czy my mamy tutaj te nici i tym podobne rzeczy? Nie bardzo widzę takie rzeczy. A, to jest tylko portal. Nie wiem, co to jest. Zatopiony posiąg. Co to jest? Niskim... Za bursztyn. O Jezu, nie mamy bursztynu. No to kasę przynajmniej. A gdzie jest, kurczę... Bo mam pewną zagwozdkę w tym momencie, bo już nie upgrade'uję tutaj tego miasta bardziej. A nie mam żadnego dochodu z nici. Nie mam żadnego dochodu z nici. Patrzę, gdzie mogłyby te nici być. Jeszcze. Bursztyn mogę tutaj zgarnąć, ale mi nici brakuje do tego, żeby tu zrobić akademię. Natomiast to mógłbym zrobić oczywiście... targ, który pozwala mi jakby zamieniać surowce, ale wtedy nie będę miał możliwości zrobienia tam tej całej, no bo to za sobie duży plac budowy wtedy wezmę na to. A tego już nie dam rady tak łatwo ogarnąć. No więc troszkę się, że tak powiem, zakapućkałem. Musiałbym zrezygnować z Gaju Fejów, sprzedać to i zamiast tego zrobić właśnie do zamiany, no żeby móc zamienić... Tu w ogóle można dwór fejów zrobić. Ale... no właśnie. Targ mógłbym zrobić i wtedy mógłbym sobie zmieniać tutaj troszeczkę. Nie wiem, czy tak nie będziemy musieli zrobić, kurczę. Ile ty masz ruchu? Chyba nie masz już nic ruchu. No właśnie. Więc trochę się zakapućkałem. Z zasobami. Poziom zagrożenia wymagający. No naprawdę.
Już nie możemy nic więcej zrobić. Koniecznie bym chciał zdobyć jakieś rzeczy teraz. Dobrze. Wszystko to daje jakieś złoto, ale ja bym, kurczę... Poziom zagrożenia ryzykowny. To jest chyba nic, nie? Tego jeszcze nie odwiedziliśmy. Milicję, nabierzcie tę milicję. Może tu coś się, kurczę, uda ogarnąć. Tu jest jakaś osada w ogóle. Nie wiem, czy chyba nie muszę, czy nie muszę z tego gaju fejów zrezygnować mimo wszystko. Co to tu się dzieje? Przejęte miejsca mocy. A, no tak. Jeszcze przegramy, kurczę, bo się będę za bardzo guzdrał. Tu jest prosty. To ogarniamy to od razu. Co to są jakieś berserkery? Majsterkowiczki. Okej, okay, zdrowie, obrona, inicjatywa. A ten będzie strzelał. Atak dystansowy. No tak. No tutaj to się narażymy na ten atak. Chociaż może nie. Wy jesteście za daleko. Okej. Okay. Dostał, ale nie bardzo. Minstrel... No, tutaj gościu jednak. Weźmy mu tak, zróbmy. Dobra, on musi teraz przeładowywać, to jest bardzo dobrze. Dobra, ty weź, kurczę, tego ubij już. I do widzenia. Wam już tu dziękujemy. Stracone działy, dobra, to się da jeszcze jakoś ogarnąć. Dobra, schemat mamy dalej. Dowodzenie, 6 oddziałów. Podnieść punkty doświadczenia do poziomu. A to jakbyśmy nowych zrobili, nauczyciel. Twój poziom egzystuje obrażenia od zakręć. Dobra, weźmy skupienie. Pradawne ostrze, co to jest? Kastet z kolcem plus 2 do ataku, to daje plus 9 do ataku, plus 5 do ataku. Oho, no dobra. Przejąć. Dobra. Minstreli nam zawsze się, minstreli się przydadzą. Dobra, tu jest właśnie... Prosty. No to będziemy mieć drugą osadę. To jest super. Nie wiem, czy nie warto teraz zrekrutować dodatkowego gostka. Bo w sumie można by już jakiegoś gościa, który by gdzieś tutaj też coś próbował ogarniać, powoli ogarniać. Plus jeden ruchu oddziału. Dowodzenie 3. Plus 100 złota. Wszyscy są za 3000? Tak. Wilia. Plus 15 ataku dystansowego. Esencja stworzenia. Obrony dla ludzi. Ten ma takie, kurcze, rogatych. Plus 20 ataku wręcz dla oddziału fej. Dystansowego. No można by takiego zgryz, wysoki wódz fejów, zrobić. Ten ma fajne jednostki. 3000, a zwerbuję.
gościa, a wymienimy się różnymi rzeczami, dlatego że ty możesz... Tu nie jesteśmy w stanie, bo świetlistej nici nie mamy. Ty możesz sobie rekrutować takie jednostki. I to już jest całkiem spora, że tak powiem. Możesz rekrutować tych trubadurów, a tamtych zostaw, bo jest brak miejsca na oddział. Dobra, nic więcej nie jesteś w stanie zrobić. Czy możesz coś ogarnąć? Jakie masz szanse na przykład ataku tutaj? A. No. Słuszny. To jest chyba nieodwiedzone. To w następnym na razie poodwiedzajmy troszkę. Czy ty już się ruszałaś? Ruszałaś. Trzeba przyspieszyć przejmowanie terenu. Dobra, tu mamy proste. No to dawaj tą osadę. Uciekają. Bardzo dobrze. Przejmij to. Schwytano dużą osadę. Super. Nie, może najpierw zobaczmy. Potrzebujemy średnie, żeby mieć możliwość zrobienia targu. Więc ja bym to upgrade'ował, dlatego że możemy mieć nie to. Targ bym zrobił, co pozwoli nam troszeczkę jakby tutaj... No, już żeśmy całą kasę zużyli, no ale trudno. Czy to jest przejęte? Nie. Schwytano zagroda. Powinno być przejęto. Plus jeden, o, pulpit uczonego, fajnie. Złoto zbieraj. To wszystko jest nam tu potrzebne. Tu jest chyba zielonego. Wyjście punktów doświadczenia. Czy ty jeszcze możesz coś gdzieś tu zdobyć? Do kowala na pewno by warto było, żebyś podszedł. Jakie masz tu szanse? Mnóstwo oprychów i wilków. A co mi tam, kurde? Nie ma co się bawić. Trzeba iść szybko do przodu. Oprychy i tak atakują wręcz, więc... Aha. Ty, a ty możesz stąd zaatakować tu od góry? Da się jakoś tak, że chciałbym od góry zaatakować, a nie od dołu? Da się. 6 do 8 dzików. Od razu ubijemy. I łys. Berserker otrzymuje. O, właśnie, czy większe obrażenia niestety? O, kurde. No właśnie, to tyle było po tych gościach. Ty co masz? Ty masz plus 10 obrony ataku, ale mógłbyś też zaatakować 3 do 6, więc... A, zapomniałem jeszcze o wilkach, kurde, Felek. Dobra. Straty jakieś są, ale przejęte. No, nawet dość duże straty są, no ale dobrze. Dowodzenie. Plus 10 obrażeń, kurczę. Plus 10 do ataku wręcz. Trening bojowy. A, już się nie możesz ruszać, naprawdę? Ty też się nie możesz ruszać. No tu już widzę, że jest zielony. Na dole. Tak, tak, wiem, że budynek badawczy. Pryszczaty. Plus jeden drewna, dobra. Co ty pilnujesz tutaj w ogóle, gościu? To jest ryzykowne.
To jest proste, więc jedźmy z tymi, bo nie wiadomo co tu było. Żaby. Dobra, ty żab tutaj nie jesteś w stanie, no one i tak nas tutaj ogarną, więc... Bez lęku. A, mamy niepołączonych minstreli, kurczę. A to nawet się może i dobrze składa. To jest wcale też niezły pomysł, żeby mieć dwie grupy minstreli, jak mamy miejsce na oddziały, bo wtedy jeden daje buffy, a drugi atakuje normalnie, nie? A te oddziały niestety nam tutaj za bagnisko. O, jak poleciała żaba w górę. Dobra, tu będziemy musieli na pewno uzupełnić troszkę jej... nowy poziom, 8 rygor. 2 punkty życia? Tarcza z esencji. Do czasu ich pierwszego ataku lub życia umiejętności tarcza z esencji daje twoim oddziałom 30% odporności na obrażenia dystansowe, wręcz zaklęć. Jeden atak lub jedno użycie umiejętności. Kurczę, to jest ciekawe, ale nie wiem jak się tego używa, więc zobaczymy. Plus 3 do obrony. To jest jeszcze nieodwiedzone. Dobra, minstreli bierzemy, chociaż kasa by się też przydała. Tego jakby, nie wiem czy może tu jest przejście na drugą stronę tak naprawdę. Ale wolałbym tego nie odblokowywać. Dobra, ty gościu masz to przejąć. Złożę kamienia. Tu jeszcze masz coś, co mnie interesuje. Oho. 4 oddziały to jest ten... Dobra, ciebie będziemy szli w trening bojowy. Nie nauczę się tu już... O, to by trzeba było przejąć, ale to przejmiemy za chwilę, bo najpierw bym chciał zejść na dół i się troszkę sobie oddziałów tutaj też dobrać. Brakuje nam tych nici, żeby móc akademię zrobić, nie? 5 nici, czyli mamy 3 nici, nitki i 1 bursztyn. A budowa jeszcze się nie zakończyła. Dobra. Coś tu możemy jeszcze zrobić? Na razie nie ma co. Nic nie możemy zrobić. A to co to jest? Niebieska ruda. No tak. Okej. Okay. Aha, tutaj w zasadzie nie mamy po co iść. A, że można powołać oddziały? Nie możemy powołać oddziałów na razie, bo tu możemy coś wybudować, to za chwilę. No właśnie, potrzebujemy kupić 3 takie. Sprzedaj, kup. O, jesteś, ile to kosztuje? 1000? 3000 byśmy musieli za to zapłacić. To nie wiem, czy mi się opłaca tak bardzo. Zwłaszcza, że... Ty masz co? Masz takie oddziały, masz trubadurów i to by było dobrze, żebyś jeszcze coś sobie tutaj dogruchał. Na przykład takich. Trochę. I jednocześnie tutaj podszedł. Kastet z kolcem. A to Kowal zawsze daje ten kastet z kolcem. To już mamy drugi tam na wyposażeniu. Tu nie jest odwiedzone i tu nie jest odwiedzone.
Zbieraj to. Złoto. Myślałem, że nici. Bursztyn nam będzie potrzebny albo doświadczenie. Dobra, ale bursztynu to nam jednego brakuje. Wjedziemy w doświadczenie. Tu większość odwiedzono, no tam są jeszcze jakieś rejony, które można by odwiedzić. Tu jest w ogóle coś ciekawego. Czego ty pilnujesz? Dobra, jakie ty masz szanse tego? Oddziały frakcji Kałuża. Słuszny poziom zagrożenia. Mujot, gromada pełzaków. A co? Tam damy radę. Kurde, walcz samodzielnie już. Najwyżej dostaniemy w ciry. Oho. Zdrowie 35. No tu jest duże mają obrażenia, ale wręcz. Tu możemy zrobić ataki. Tu masz co? Ataki wręcz tak samo. No to jademy, kurde. Jednego żeśmy robala załatwili. Dobra, jaki wy macie zasięg? No taki, że tutaj niestety nas ogarniecie, cokolwiek byśmy robili. Znaczy moglibyśmy wszyscy uciec tu. Tylko nie wiem, czy ty jesteś w stanie... Nie, ty nie jesteś w stanie uciec. Okej. To co? Atak, nie? 6. Kuroliszki jakieś to są, czy coś takie dziwne. No i cześć. Ty możesz tego zaciukać. Możemy dać zamianę. A to jest ciekawe, żeby dać zamianę. Tylko 3 pola. 1, 2, 3. A za daleko są. Bo mógłbym tego zamienić z tym i wziąć tutaj w ciry, dać im. Jedną zaporę. To nie ma co. Rój owadów. To nam nic nie daje tak naprawdę. Chyba, że zrobimy tak, bo jeżeli zrobimy zamianę na przykład ciebie, no, troszkę brakuje, ale jeżeli byś podszedł do przodu, teraz bym rzucił zamianę, to jeszcze możesz zaatakować tego i prawie go załatwić. No, prawie czyni dużą różnicę, no ale... To może nie jest rozsądne, no ale... No... walka wręcz, kurczę. Nie, wydaje mi się, że dowodzenie w tym momencie musimy iść. No i tak, tu mamy bursztyn. Myślałem, że to jest jakby źródło bursztynu, ale to nie jest. To teraz nic trzeba przehandlować tak naprawdę. No i tyle możemy zrobić. Brak miejsca na oddział? Naprawdę? A, bo mamy 20 staków, a tu mamy 10 staków. Okej, rozumiem. To trzeba będzie się wymienić. Więc będziemy w tym kierunku zmierzać. O, właśnie. Wzmocnimy sobie te nasze oddziały, powymieniamy się łucznikami. To też jest fajne, że nie stakuje się do maksymalnej ilości, tak jak w Heroesach, zdaje się. Tam nie wiem, czy był jakiś maksymalny stak na oddział, ale to tak ogranicza troszkę takie maksowanie, powiedzmy, że ciągle wracam i doładowywuję sobie na przykład do postaci ciągle te same jednostki, nie? Dobra, możesz ulepszyć sobie te
możesz ulepszyć. Tylko teraz tak. No właśnie. Na pewno musimy sobie tu powymieniać te oddziały. Coś możemy jeszcze zrekrutować? Możemy. Dobra, wymieńmy się troszkę tutaj oddziałami. Ty masz 10 łuczników, 20. O kurczę, my mamy łuczników na full, że tak powiem. Trzydzieści. No to tu bym zrobił tak, ale będzie nam trzech, zostawimy trzech gdzieś po prostu. Tych dokupimy, tych mamy max. Nie, to wy macie wszystkich, kurczę, maksymalnie. No dobra, no to na razie takie oddziały możemy mieć. A, jeszcze jedną rzecz chciałem. Ty możesz drugi kastet dostać przecież, nie? W zasadzie, bo ty masz plus 19... Zero obrony, naprawdę? Plus 49 do ataku wręcz. Ty powinieneś mieć oddziały fej, tak naprawdę. No to w zasadzie masz tego jednego. Więc nie wiem, czy nie powinieneś się to wymienić. Plus 5 do ataku, plus 9 do ataku. Zrobiłbym tak. Podzielcie się mniej więcej równo. Nawet nie wiem, czy ciebie bym nie zrobił na maksa w ten sposób. Bo to daje nam jeszcze plus 9, plus 59 do ataku. Wszystkie modyfikacje oddziałów. No. Nie! A dobra. Tylko tyle kupisz. Tych już nie ma co. Oddziały i garnizon. A nie wiem, czy tych nie wrzucić tam, ale w sumie to najwyżej zginą i tyle. Dobra, to my musimy się udać. Ty masz wymaksowane mniej więcej tutaj oddziały. Masz troszkę dystansowych. No, szału nie ma, ale może być. Więc ciebie bym posłał nie wiem gdzie. Tu mamy przejęte. Tu mamy przejęte, ale tu mamy nieogarnięte. Więc to jeszcze można by przejąć. Ty... Masz 10, masz za dużo łuczników, tak naprawdę za mało tych fejów. W ogóle to by trzeba było tutaj upgrade'ować. Wydaje mi się, że tą świetlistą nić, kurczę, tylko teraz to znowu nie mamy kasy, bo żeśmy wszystko wydali. Dobra, to ciebie posyłamy tam, ty sobie będziesz tam właśnie brał takie bonusy różne. A w tym czasie troszkę się kasy uzyska. Zrobimy na targu, kupimy... Znaczy, w zasadzie można by sprzedać kamienia trochę, bo aż tyle nam nie jest potrzebne. Więc sprzedaj na przykład, nie wiem, kamienia 5, drewna 5, o, drewna, kamienia jeszcze 5. I teraz można tej świetlistej niczy kupić 2. Chyba, że gdzieś znajdziemy tą świetlistą nić jeszcze. Ja bym się wstrzymał z tym. Dobra, mamy kolejny poziom. Dowodzenie. Plus 15 odporności. Tak. Co tu możesz jeszcze ogarnąć? A tu już przejęto. Tu możesz źródło wiedzy sobie odwiedzić. OK. 100% obrażeń od zaklęć. Plus 10 do obrony. Z 6 oddziałów. Weźmy te skupienie.
Może ich widać tu. Trubadurów tam. Nie tak, tak miało być. Dobra, walcz. Można by też szybkie bitwy rozgrywać, ale... Ojej, znowu mamy 35 minut, więc ostatnia bitwa na ten odcinek. A tutaj są goście, którzy będą atakować ta zasięgowo. No to na razie czekamy na nich. Pip. Dobra, ty robisz... A, ty nie jesteś w stanie nigdzie przejść dalej. To idziesz tu. Aha, i dostał tam ten jeden w łeb. No to co? 4 do 11. Pyk, już. Dobra, teraz mamy co? Rzućmy tobie, kurczę, takie coś. To jest trochę szkoda tutaj jednego wilka tylko, no ale... Trochę stracimy tych jednostek, no ale trudno. Ty masz przeładowanie teraz. Ty dostajesz największe wciry tutaj. Możemy jeszcze coś rzucić? Możemy mgłę zrobić. Wszyscy się na tym skupią za to. Co możemy jeszcze tu zrobić? Zamroczenie. Dobra. To sobie poradzimy. O. Jak dostał brzucho. Bardzo ładnie. No, ministreli głównie i tych żeśmy stracili. To się da odzyskać. Rekonesans. Podnieść punkty doświadczenia. 25%. No. Nauczyciel. Może nie być zły. To jest co? Niebiańskiej rudy. Aha. Szpulki mamy. O to mi chodziło. Mamy te szpulki trochę tam. Bardzo ładnie. O to chodziło. No dobrze. No to cóż, to dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.